Dobry wieczór, kochani, z tej strony Julita i witam Was w 29 odcinku Nocnych Rozkmin. Znacie takie zabawki, teraz może ich nie ma aż tak dużo, być może się mylę, bo nie mam dzieci i nie mam też za dużego kontaktu z dziećmi, ale takie zabawki, których dużo było kiedyś, takie zabawki na korbkę. Nie, że się je nakręcało i na przykład coś z nich wychodziło, często w horrorach był taki motyw, że się nakręcało taką zabawkę i wyskakiwał na przykład klaun. No i wiecie, jak był horror, to ta zabawka się nakręcała zupełnie sama i ten klaun tak wyskakiwał z taką straszną muzyką. Albo są na przykład pozytywki. No i wiecie co, póki to jest zabawka z korbką z wyższej półki, wiecie, jakaś ładna pozytywka, jakaś fajna kołysanka lub takie właśnie pozytywki, które można dostać na różnych starych miastach chyba, które na przykład grają melodie z Harry'ego Pottera albo z Jeziora Łabędziego. I wiecie, to jest takie wtedy miłe dla ucha i przyjemne. No i wtedy jest spoko, nie? Gorzej, jeśli to są zabawki z korbką z takiego, wiecie, jakiegoś bazarku, z jakiejś takiej niższej półki, no... Coś z nim jest nie tak, nie? Są takie słabej jakości. No to wtedy, no, to już nie jest tak miło i ten dźwięk jest po prostu irytujący i wkurza Was, jeśli słyszycie tą muzykę. Na przykład jest taki klaun, ja nie wiem, czy Wy podzielicie tą opinię, ale Radek nienawidzi, kiedy wydaje ten dźwięk. Wiecie, jest taka melodia, gdzie się nakręca tą korbkę, jest takie... I wyskakuje ten klaun, no nie? Radek twierdzi, że to jest najbardziej cringe'owa rzecz, jaką robię i że to jest jedyny moment, kiedy mnie nie kocha. Nie wiem, czy podzielacie jego opinię. On nienawidzi tego dźwięku i tego klauna i tego wszystkiego. Nienawidzi tego. Nie wiem, czy zgodzicie, czy nie. W każdym razie te słabsze pozytywki i te słabsze zabawki na korbkę, słaby dźwięk, wkurzający, irytujący. No ale wiecie, zawsze możecie po prostu wyjść. Gorzej, jeśli to Wy jesteście taką zabawką. Taką zabawką na korbkę z niższej półki, z bazarku, która zamiast wydawać bardzo przyjemne dźwięki, trzeszczy i piszczy i... Wtedy jest gorzej. No i powiem Wam, że ja jestem taką zabawką. Ja jestem taką pozytywką na korbkę z bazarku za 5 zł. Ale mimo, że kosztuje tylko 5 zł, mimo, że można mi kupić na każdym bazarku, jestem pozytywką nowej generacji. Bo mnie nie musi nakręcić ktoś inny. Ja nakręcam się sama. Wyobrażacie to sobie? Płacicie tylko 5 zł. A ja nakręcam się sama. Zajebiście, nie? No byłoby zajebiście, gdybym nie była z tej niższej półki i kupilibyście mi za 100 i wydawałabym jakieś piękne dźwięki, śpiewałabym nutkę z Harry'ego Pottera. Byłoby zajebiście, ale tak nie jest. Ja nakręcam się sama. A później nie mogę od tego dźwięku uciec. I to jest błędne koło, słuchajcie, w które ja bardzo często wpadam. Więc dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o samonakręcaniu się. W kółko. I w kółko. I w kółko. Ale zanim, to dziękuję, że tutaj jesteście. I jeśli ktoś z Was po tym wstępie pomyślał sobie: o kurde, czyli ja nie jestem jedyną zabawką na korbkę nowej generacji, która nakręca się sama, a później wkurza wszystkich wokół i siebie samego. No to zaobserwujcie ten podcast, zaobserwujcie Nocne Rozkminy, bo jeśli zgodziliście się ze mną w tym momencie, to jestem pewna, że chociaż raz lub dwa razy jeszcze będziecie w stanie się ze mną zgodzić. Bo samo nakręcanie się jest niestety dużą częścią mojego życia. Więc usłyszycie o tym pewnie między wierszami jeszcze nie raz. I już pewnie kilka razy o tym wspomniałam, więc to nie jest nic nowego. Tak więc być może przesłuchacie kolejne odcinki i stwierdzicie: o kurde, też tak mam. No to tym bardziej zachęcam Was do zaobserwowania tego podcastu. Nie wiem jak na innych aplikacjach podcastowych, bo ja słucham podcastów tylko na Spotify'u, ale wiem, że na Spotify'u można kliknąć nawet dzwoneczek i dostawać powiadomienia. Więc jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków od swojej ulubionej zabawki na korbkę nowej generacji, to koniecznie zaobserwujcie. I jeśli przesłuchacie
co najmniej jeden odcinek, to byłoby super, jeśli zostawilibyście też tutaj na Spotify'u jakąś opinię lub na jakiejkolwiek innej aplikacji podcastowej, na której tego słuchacie. No i zapraszam Was również na mojego Instagrama, do którego link jest jak zwykle w opisie. No a teraz przejdźmy już do tematyki odcinka, a mianowicie co to znaczy, że ja się sama nakręcam i jak to w ogóle wpływa na moje życie. Zacznę może od opowiedzenia historii albo anegdoty, która mnie do nagrania tego odcinka zainspirowała. Ja ogólnie chyba zrzuciłam na siebie jakąś klątwę, nazywając ten podcast Nocne Rozkminy. Bo opis tego podcastu to jest, jeśli dobrze pamiętam, podcast, w którym rozkminiam, zamiast przesypiać rekomendowane 8 godzin, coś w tym stylu, no nie? I ja faktycznie zawsze dużo myślałam przed snem. Jednak nie miałam zazwyczaj problemu z zaśnięciem. Znaczy, zdarzały się takie momenty, kiedy miałam problem z zapadnięciem w sen, ale to była kwestia, wiecie, godziny może maksymalnie, gdzie po prostu te myśli mi latały gdzieś tam po głowie i nie dawały mi spać. Ale ostatnio, z niewiadomych przyczyn, nie mogę spać. I jest to dla mnie bardzo zastanawiające i bardzo uciążliwe. I pół biedy by było, gdybym miała powód. Pół biedy by było, gdyby coś wokół mnie się działo, gdybym miała jakąś stresującą sytuację, gdybym była z kimś pokłócona, wiecie, cokolwiek, co mogłoby mnie stresować. No to pół biedy, bo wtedy byłabym właśnie tą zabawką, którą ktoś nakręcił i no dobra, wydaje irytujące dźwięki, no ale w sumie nie możesz nic z tym zrobić, bo to ktoś ciebie nakręcił, wziął i pokręcił tą korbką. No nie masz na to wpływu, po co się wkurzać, nie? No ale ja się sama nakręcam. To jest ten problem. Bo raz zdarzyło mi się, że nie mogłam spać. I to było w ogóle strasznie dziwne, bo to było miesiąc temu, jak byliśmy z Radkiem w Warszawie i normalnie wszystkie poprzednie kilka nocy spałam jak dziecko, a tamtej nocy, nie mogłam zasnąć. I było to było na takiej zasadzie, że jak zwykle sobie tam leżałam, trochę przysypiałam, trochę się przebudzałam, coś było dość gorąco i nasze okno wychodziło na jedną z głównych ulic, chyba Aleja na Pawła II, czy coś takiego, no jedną z głównych ulic w Warszawie, bardzo głośną, gdzie ja nie jestem przyzwyczajona do spania w takich hałasach. No więc gdzieś tam się przebudziłam, tak mocniej, bo wcześniej w ogóle nie zasnęłam, poszłam do toalety i będąc w tej toalecie uświadomiłam sobie, kurde, nie mogę zasnąć. No i później jak się już położyłam z powrotem, to za każdym razem, kiedy minęło trochę więcej czasu niż, wiecie, takie standardowe 15-20 minut, żeby podczas których zasypiamy, myślałam sobie, o Boże, ja nie mogę zasnąć. Jezus Maria, ja nie mogę zasnąć. A Radek już śpi. O Jezu, Radek już śpi, a ja nie mogę spać. I panikowałam, zaczęłam panikować, stresować się po prostu. I tak naprawdę nie wiedziałam dlaczego. No i gdzieś tam w pewnym momencie Radek się przebudził, zapytał, o co chodzi. No ja powiedziałam, że nie mogę spać i że się stresuję tym, że nie mogę spać. On mówi, dlaczego? Przecież będziesz mogła jutro sobie pospać. A ja mam takie, nie mogę pospać, bo jutro nagrywamy podcast z Edytą, a wcześniej, w sensie ja nagrywam podcast z Edytą. Jeśli nie słyszeliście tego odcinka, to zapraszam kilka odcinków wstecz do odcinka pod tytułem Na influencerskim rozdrożu. Tak, wracając, no to mieliśmy wcześniej jakieś tam zarezerwowane chyba zagrywki na minigolfa, później jeszcze trzeba było iść na śniadanie, coś zjeść. No i więc wychodziło na to, że położyć spać bym mogła się dopiero wieczorem. To mnie zaczęło stresować, że będę zmęczona, że będę coś tam. Nie wiem w ogóle, dlaczego mnie to stresowało, ale stresowało mnie to. I ja teraz ostatnio doszłam do wniosku podczas jednej z nocnych rozkmin, że jak ja byłam dzieckiem, takim małym, to ja strasznie panikowałam też, kiedy ja szłam spać i nie spałam jeszcze, a moi rodzice już się kładli spać. I Jezu, jak ja panikowałam wtedy i zawsze wtedy szłam spać do moich rodziców. Strasznie panikowałam. I zastanawiam się, czy to jest w jakikolwiek sposób powiązane ze sobą, czy to jest po prostu zbieg okoliczności, nie wiem. W każdym razie, no, nie mogłam spać, później Radek znowu zasnął,
Ja nadal nie mogłam spać, położyliśmy się spać w ogóle jakieś 23. Ja o 2 w nocy nadal nie mogę spać. Zaczęłam chodzić po tym maluciękim mieszkaniu, gdzie nie było praktycznie żadnego miejsca. Patrzyłam przez okno, obserwowałam ludzi, jakieś taksówki przejeżdżające, liczyłam samochody. Myślałam sobie, o jak teraz przejedzie żółty samochód, to jest dla mnie znak, żebym położyła się spać i zasnę. Nie przejechał żółty. W końcu Radek się znowu przebudził, ja powiedziałam, że nie mogę spać. No i finalnie on jakby... żebym ja się nie stresowała, to zaczął ze mną grać w karty i wtedy jak mi zszedł ten stres, bo miałam takie, dobra, że tak nie śpię, pewnie już tak nie pójdę dzisiaj spać, więc po co się stresować, no to stwierdziłam, a może jeszcze spróbujemy się położyć spać, to było po godzinie 4 i wtedy dopiero zasnęłam. No i myślałam, że to jest jednorazowa sytuacja, ale tydzień później zdarzyła się podobna sytuacja. Tylko tym razem stresowałam się tym, że następnego dnia muszę iść do pracy i... że nie mogę spać i jak ja się nie wyśpię, to w pracy będę źle pracować i coś tam i bla bla bla. Ja mam też pracę przed komputerem, więc no, pracuję z tekstem, bo pracuję w wydawnictwie, więc dużo jest jakby przeglądania, czytania i tak dalej. No i ten praca przy komputerze, ja też mam wadę wzroku i się już stresowałam, że w ogóle że jakaś masakra będzie. No i przespałam 5 godzin. Niby nie tak mało, ale jednak. No i później, kilka dni później, znowu była taka sytuacja i przespałam 4 godziny. A później w weekend, gdzie logicznie rzecz biorąc, z soboty na niedzielę nie powinnam się stresować, bo w niedzielę nie idę do pracy, no nie? Więc powinnam się nie stresować tym nawet, jak nie mogę spać. No ale stresowałam się tym, że jeśli zasnę w sobotę, na przykład, w sensie już w niedzielę właściwie, o 5 nad ranem na przykład i będę spać do godziny 13 lub 14, to później tego wieczora nie będę mogła się położyć tak jak zwykle o 22, więc w poniedziałek będę niewyspana do pracy. Także zajebiście, nie? Tworzenie sobie problemów w głowie, których tak naprawdę nie ma. I najlepsze jest to, że ja, jest wszystko git za dnie, o tym nie myślę, ale czym bliżej jest wieczora, tym bardziej w mojej głowie pojawia się taka myśl, a co jak ja nie będę mogła spać? Gdzie ja nie mam powodu, żeby się stresować, ale myślę sobie, co jak ja nie będę mogła spać? I kładę się do tego łóżka i na początku jest spoko, tak jakby kładę się normalnie i jest takie, jakby w mojej głowie się stworzyła taka zasada, że jeśli nie zaśniesz w ciągu, nie wiem, 20-30 minut, to czas się zacząć stresować. I faktycznie tak jest. Czasami po prostu zasypiam od razu i jest wszystko spoko, a czasami jest tak, że nie mogę zasnąć, albo na przykład już praktycznie zasnęłam, albo nawet zasnęłam na chwilę, ale wydaje mi się, że nie. No wiecie, jestem tak praktycznie w tym miejscu między snem a jawą i się przebudzę, bo na przykład zrobiło mi się gorąco, albo nie wiem, ktoś za oknem coś krzyknął, albo zrobiło mi się za zimno i się przebudzam, albo nie wiem, chce mi się siku, przebudzam się i wtedy sobie myślę, Jezus Maria, nie mogę spać. I zaczyna mnie boleć brzuch, napinają mi się wszystkie mięśnie i się stresuję. I się nakręcam. I sobie myślę, Julita, czym ty się stresujesz? Wyluzuj. Stresuję się tym, że nie będę mogła spać. I myślę już sobie, sama tworzę problemy, sama się nakręcam i myślę sobie, no tak, teraz nie mogę spać, to jutro, nie wiem, pójdę później do pracy trochę i wrócę z tej pracy później, więc, nie wiem, nie zdążę na trening i wtedy, nie wiem, albo będę musiała przełożyć korepetycję z angielskiego, bo daję też korepetycję z angielskiego, będę musiała przełożyć korepetycję z angielskiego, przez co nie będę mogła pójść na trening, więc stracę pieniądze wyłożone na karnet. I wiecie, już się sama nakręcam, w ogóle, tak naprawdę, bez żadnego powodu, przez to, że nie mogę spać od pół godziny, to wcale nie jest tak długo. No i ostatnio, często mi się to zdarza, ostatnio jest lepiej, nie wiem, czy to znaczy, że się poprawia, czy to jest taka cisza przed burzą, bo ostatnie 2 noce nie mogłam spać, ale nie na przykład, że położyłam się o 22 i zasnęłam o 5, tylko na przykład położyłam się o 22 i zasnęłam koło północy, więc jest nieco lepiej. No ale nie wiem, co z tym zrobić. Będę jeszcze się obserwować i będę podejmować decyzję, ale no, chodzi o to, że ja nie mam problemu. Ja go sobie sama tworzę, bo się sama nakręcam. I to jest w moim wypadku strasznie typowa sprawa, tylko że nigdy nie było to aż tak uciążliwe. Bo ja zazwyczaj się nakręcam sama. I mi bardzo wiele osób wokół mnie mówiło, słuchaj, nakręcasz się, robisz z igły widły, myślisz nad tym za dużo, przesadzasz. Ja się zawsze wkurzałam, nie, to nieprawda, ja nie przesadzam. Ostatnio sobie uświadomiłam, że ja naprawdę chyba przesadzam. Ja naprawdę z małego problemu robię problem wagi państwowej, bo ja sobie wyobrażam takie, to ma chyba swoją nazwę, nie? Katastroficzne,
myślenie chyba, że albo taki efekt domina, nie? Że jak jedna rzecz się nie uda, albo coś się stanie, to już później idzie lawina, nie? Że jak ja, nie wiem, zasnę 5 godzin później, to już później cały tydzień jest rozpieprzony. To jest straszne, takie samo nakręcanie się, bo to jest tworzenie sobie problemów, których nie ma. I to jest stawanie sobie samemu na drodze do szczęścia. To jest takie, jakby była druga Julita, staje przede mną, mówi: Elo, nie przejdziesz, tam jest szczęście za tobą, drzwi są otwarte, widzisz tam, jak jest zajebiście, ale nie przejdziesz. Ja cię wypchnę i co poczekasz jeszcze? Ja pytam, czemu? Mówi: bo tak. Ale jest jakiś powód? Ja pytam. Mówi: nie, mam po prostu taki kaprys. What? Jakby... Nie wiem. To nie jest pierwsza taka sytuacja, tak jak wspomniałam. Tylko że teraz ona jest na tyle uciążliwa, że no, jeśli człowiek śpi mało, nie śpi tyle, ile potrzebuje, to jest rozkojarzony. I ja na przykład brałam takie... Jak już padałam taką panikę, to brałam taki lekko uspokajający. No i spoko, on mnie uspokajał faktycznie i po tam pół godziny do 40 minut zazwyczaj, jak wzięłam ten lek, jak biorę ten lek, to zasypiam. Staram się go nie brać, bo następnego dnia mam zjazd. Bo ten lek jakby trzyma ten poziom, jakby, nie wiem, uspokaja, jakby ten, to uspokojenie trwa do chyba 19 godzin, jeśli dobrze pamiętam, z ulotki. No i jeśli ja go biorę, powiedzmy, wezmę go, nie wiem, koło północy, a wstaję do pracy, powiedzmy, po 6:00 i dojeżdżam do tej pracy o 7:00, znaczy o 8:00, tak? Czyli jestem 8 godzin po wzięciu leku, czyli on jest tak jakby właściwie w pełni działania. I ja czuję, jaki ja mam zjazd, ja czuję, jak mi się zamykają oczy. Znacie to uczucie, kiedy wam się bardzo chce spać i macie takie szczypiące oczy i one się same zamykają? Ja tak mam po tym leku. I zaczęłam ostatnio brać pół tabletki, bo ja w ogóle nie chcę się opierać na tych lekach, bo ja znam swoją psychikę i wiem, że jak ja się przyzwyczaję do tego, że zasypiam na jakichś lekach, to później jak będę musiała z nich zrezygnować, to jak taki efekt placebo, nie będę mogła spać. Mimo że nawet nie miałabym już problemów ze snem, to i tak bym sobie wmawiała, że nie zasnę, bo nie wzięłam tego leku. Wiecie, o co chodzi, nie? Oczywiście znowu samo nakręcanie się. Super, Julita, zajebiście. No, w każdym razie... No, mam niby tą myśl, że będzie naprawdę źle i będę już panikować totalnie, będę miała napięte wszystkie mięśnie, oddech będę miała przyspieszony, w ogóle nie będę mogła spać, będzie mi gorąco, masakra, już mija kolejna godzina, to wiem, że mogę wziąć ten lek, tylko że problem jest taki, tak jak mówię, że ja później mam ogromny zjazd, taki czuję się totalnie niedożyta, więc już naprawdę nie wiem, co jest gorsze, nie przespanie całej nocy, czy przespanie no, części nocy, ale bycie jeszcze na tym leku uspokajającym, nie wiem. Dopiero teraz zauważyłam, że to jest taki problem, a nie po prostu, tam jakaś tam moja wada, bo wcześniej miałam również takie sytuacje, na przykład, wiecie, ja jestem taką osobą, że ja się ogólnie boję. Boję się różnych rzeczy. Ja mam często czarne scenariusze, jeśli zrobię coś trochę spoza... inaczej... Nie wiem, jak to powiedzieć. Może bardziej ja panikuję, jeśli zrobię coś takiego risky, takie właśnie ryzykownego trochę. Zazwyczaj po prostu wolę przemilczeć coś, o ile coś mnie serio nie zdenerwuje albo nie wzburzy, no to jakby wypowiem się, ale czasami raczej staram się zacisnąć zęby i po prostu to zignorować, ale miałam kiedyś taką sytuację, to było chyba w zeszłym roku, gdzie to chyba zaczęło się właśnie wiosna i w ciągu dosłownie tygodnia od rozpoczęcia się tej wiosny, w sensie zrobiło się ciepło i wyjścia w jakiejś tam spódniczce, bo w ciągu tygodnia kilka razy już jakieś typy w wieku mojego ojca: o, może panią gdzieś odprowadzić, a może coś tam chciałaby się pani, dałaby się pani zaprosić na kawę, coś tam, wiecie, były jakieś spojrzenia, trąbienie, rzucanie komentarzy z jakichś ciężarówek. No, ja jakby jestem kobietą, więc jestem do tego przyzwyczajona. Niestety. Nie powinnam być, ale niestety jestem. Jakby jeśli słuchają mnie tu jakieś kobiety, na pewno chociaż raz w życiu, chociaż śmiem tutaj twierdzić, że było tego więcej, zdarzyła wam się taka sytuacja, że jakiś typ w ogóle w wieku waszego ojca czy dziadka rzuca do was jakieś obleśne komentarze.
Tylko, że mi się to wtedy wydarzyło w ciągu praktycznie jednego tygodnia bardzo dużo takich sytuacji. Już byłam, powiem prosto, byłam już wkurwiona tym. Byłam zirytowana, idę sobie z psem, a wiecie, zajmuję się sobą, w ogóle w dupie mam wszystko i słucham sobie podcastu czy muzyki. Wiecie, totalny chill, zajebisty humor, ładna pogoda, ptaszki śpiewają, słoneczko świeci. No i jakiś typ znowu krzyczy coś z samochodu i coś tam krzyczy do mnie, stoi na światłach i krzyczy. Już ja, tak jak powiedziałam, ja zazwyczaj to ignoruję, ale w tamtym momencie pokazałam typowi faka. Czego ja nigdy wcześniej i nigdy później nie zrobiłam. No i później, oczywiście, zaczęłam się sama nakręcać. I zaczęłam się bać chodzić tamtą drogą, bo bałam się, że może ten typ był jakimś, nie wiem, psychopatą i on będzie na mnie czekał i on zapamiętał mnie albo mojego psa i już się stresowałam, a co jak on mnie, nie wiem, zaczepi za jakiś czas i nie wiem, bo będzie chciał mi coś zrobić. Wiecie, no ile kobiet w swoim życiu pokazała jakiemuś oblechowi faka? Ile? No dużo na pewno. Na pewno nie jestem pierwszą. Ja wiem, że dla niektórych dziewczyn to jest standardowa procedura, żeby pokazać faka, albo kazać spierdalać, albo po prostu, no nie patyczkują się, nie ignorują takiej sytuacji, jakby nie dziwię się im, ale ja zaczęłam się sama nakręcać. Albo kiedyś miałam taką sytuację, po której już więcej nie wchodziłam w żadne dramy w internecie i ja się cieszę z jednej strony, bo już rozumiem, że wchodzenie w dramy i w internecie i w konwersacje i w dyskusje z ludźmi jest po prostu bez sensu, jeśli te osoby są już z góry nastawione po prostu na to, że mają 100% racji. I to ja wiem, że nie zmienię niczyjego zdania. Wiem, że jeśli miałabym szansę zmienić kogoś zdanie, to byłaby to osoba z otwartym umysłem, wtedy mogłabym z taką osobą rozmawiać. Ale w internecie, jeśli ktoś jest nastawiony szczególnie bardzo na to, że on ma rację i nie przyjmuje absolutnie niczego do siebie i traktuje każdy komentarz w jego stronę jak po prostu atak i od razu się broni i atakuje, no to ja wiem, że nie zmienię zdania tej osoby. Ja myślę, że nie zmieniłam zdania nikogo w internecie. Jakimkolwiek moim komentarzem, nieważne jak myślałam, że zajebiście się, wiecie, nie wiem, zajebiście się wypowiedziałam i nieważne jak myślałam, że super komuś, nie wiem, jak to się mówi? Nieważne, że czapki z głów po prostu. Ja wiem, że prawdopodobnie nie zmieniłam niczego zdania przez te wszystkie lata, ile jestem w internecie, ile komentarzy gdzieś tam napisałam. No ale po tej sytuacji była taka jedna sytuacja, gdzie jakiś typ z zagranicy, już nie pamiętam skąd on był, gdzieś tam z jakiś z Bałkanów jakiś, nie wiem, gdzieś z Europy, gdzieś tam właśnie chyba z okolicy Półwyspu Bałkańskiego. W każdym razie pisał, bo był post taki właśnie uświadamiający na temat przemocy seksualnej i było jedno takie zdjęcie, które nie pamiętam dokładnie co przedstawiało, w każdym razie chodziło o gwałt mężczyzny na mężczyźnie. Mężczyźna na mężczyźnie? Tak, chyba tak. Na pewno jakby ofiarą był mężczyzna. Okej, to było dwóch mężczyzn, bo ten typ napisał komentarz coś w stylu, że coś tam jebane pedały, coś w tym stylu, nie? No ja odpowiedziałam mu na ten komentarz, coś w stylu, że no jakby, no bez sensu próbowałam, jeśli typ ma takie podejście, to bez sensu w ogóle próbowałam mu odpowiadać, prawda? Bo próbowanie wytłumaczenia mu, że jest coś takiego jak przemoc na mężczyznach, seksualna, jak najbardziej coś takiego istnieje i w ogóle to nie ma nic związanego z homoseksualizmem, a nawet gdyby to jakby, co ma piernik do wiatraka? Ale mimo wszystko poczułam jakąś potrzebę odpowiedzenia na ten komentarz. I typ zaczął gadać w ogóle jakimś komunizm i ja nie wiem w ogóle, ta wymiana komentarzy to było dosłownie, nie wiem, cztery, pięć komentarzy i typ, jakiś inny typ zaczął mnie bronić chyba i później ten typ, który napisał ten komentarz, zaczął do mnie wypisywać na privie jakieś typy, że jakieś wiadomości w stylu, że ty Polska, no nie chcę przeklinać aż tak bardzo, ale wiecie, takie niezbyt miłe określenia na seksworkerki i mnie zaczął wyzywać i powiedział, że zobaczysz za 7 dni, coś tam zginiesz, zaczął mi grozić śmiercią, w ogóle Jezus Maria. I jakby większość ludzi by pomyślała, no jakby
kto w internecie tak nie pisał, a ja przysięgam, przez 7 dni strałam w gacie. Przez 7 dni i nadal jakby zablokowałam tego typa i w ogóle, ale nadal czasami mam takie przebłyski, gdzie mam taki strach związany z tym, mimo że to jest jakby, minęło już tyle czasu, rok jak nie dwa, chyba nawet dwa właśnie, no. Chyba, no tak, bo ja w zeszłym roku to ja w ogóle na Erasmusa jechałam, więc to na pewno było dwa, jak nie trzy lata temu. W każdym razie, no, taka sytuacja. Od tamtego czasu nie wchodzę w żadne dyskusje, bo się boję czegoś takiego drugi raz. Bo ja wiem, że ja bym jakby znowu dostała komentarz w tym stylu, to ja bym się znowu sama nakręcała. Znowu bym się sama nakręcała i znowu bym się stresowała i grałaby ta irytująca melodia i ja bym się stresowała, wkurzała, smuciła i w ogóle. Jak ja o tym mówię, to to jest w ogóle irracjonalne, żeby człowiek sobie tworzył sam problemy. Jaki w tym jest w ogóle sens? Ja potrafię stresować się dzisiaj czymś, co może lub nie wydarzyć się za kilka miesięcy. Na przykład, tak jak wspominałam, daję korepetycje z angielskiego i teraz, jako że są wakacje, no to mało, no, ale po wakacjach będę kontynuować z kilkoma osobami, też z niewielką grupą, no bo jednak mam pracę na pełen etat, też będę zaczynać prawdopodobnie magisterkę zaoczną, więc wiem, że czasu nie będę miała tyle. Muszę też mieć czas na odpoczynek, no nie? W każdym razie, ja już właśnie w czerwcu, jak kończyłam z kilkoma osobami jakby tymczasową współpracę na jakby na okres wakacji, była zawieszona, to jakby umówiliśmy się, że we wrześniu się zdzwonimy i ustalimy terminy. I ja już w czerwcu zaczęłam się nakręcać i wydawać irytujący dźwięk, irytującą melodię, której słowa brzmiały: czy ty w ogóle będziesz miała czas? Czy będziesz miała kiedy? A może, że powinnaś zaplanować wrześniowe korki? W czerwcu, jaki jest sens? Ja nawet nie wiem, czy te osoby się ze mną skontaktują. To, że ktoś mi powiedział, tak, będę chciał kontynuować zajęcia we wrześniu, absolutnie nie znaczy, że będą chcieli. Im się może zmienić sytuacja. Może się okazać, że nie będą mieli pieniędzy. Może się okazać, że się wyprowadzą. Może się okazać, że stwierdzą, że nie potrzebują już zajęć. Mi się może zmienić sytuacja. Może się okazać, że faktycznie nie będę miała na to czasu. Może zmienię pracę, a może się wyprowadzę, a może po co stresować się w czerwcu, przed wakacjami, w które mam odpocząć. Tym, czy będę miała, czy nie, czas we wrześniu przeprowadzić korepetycje. I ja już się zastanawiałam. Aha, dobra, okej, 16 kończę pracę, okej, wtedy nie pracuję z domu, wtedy nie z biura, w te godziny mam trening, okej, wtedy się spotkam z Radkiem. Słyszycie, jak to brzmi racjonalnie? Żeby w czerwcu zastanawiać się nad takim czymś, w czerwcu się już nakręcać samemu. Ja staram się nad tym pracować i staram sobie uświadamiać, że nie ma sensu planować niektórych rzeczy. Bo ja wiele razy już zaobserwowałam takie sytuacje, gdy planowałam coś, stresowałam się tym, a potem do tej sytuacji w ogóle nie dochodziło. Bo na przykład, nie wiem, ktoś odwoływał spotkanie, albo jakikolwiek inny powód. Ale po prostu nie dochodziło do tego, czym się tak martwiłam. I tak naprawdę wychodzi na to, że to całe moje zamartwianie się, to stresowanie się, to napinanie mięśni, te bóle głowy, ten zepsuty humor, było na nic. Mogłam ten czas spędzić na czymkolwiek innym. Na nagrywaniu na przykład odcinka dla Was. Na czytaniu kolejnej ciekawej książki, na oglądaniu serialu, na wyjściu na rower, czymkolwiek. Mogłam spędzić ten czas na czymkolwiek, ale ja straciłam go na zamartwianie się, które finalnie okazuje się, że było zbędne, bo do danej sytuacji w ogóle nie doszło. I czy radzę sobie z tym dobrze? No, patrząc na moje problemy ze snem, może nie najlepiej, ale na pewno widzę progres, bo faktycznie było ostatnio kilka takich sytuacji, gdzie padała mi do głowy myśl, a czy ja dam radę, czy coś tam i się miałam taki moment, gdzie mogłabym wybrać tą drogę, żeby zacząć się tym stresować i zacząć się nakręcać, ale myślałam sobie, wrócę do tego tematu za 2-3 miesiące, kiedy faktycznie dojdzie do tego momentu, no nie? Teraz tak siedzę i myślę,
czy w tym temacie jest coś, co jeszcze chciałabym poruszyć? Bo wiecie co? To jest pierwszy odcinek nagrany absolutnie bez żadnych notatek, którym prowadzę monolog. Jestem ciekawa, jak to wyszło. Możecie dać mi znać, czy dobrze, czy lepiej niż gdy mam notatki, czy może gorzej, bo tak naprawdę nie wiedziałam, co dokładnie chcę Wam tutaj opowiedzieć. Wiedziałam, jaki jest temat odgórny, ale obawiałam się, że to jest na tyle płynny temat, że gdybym zrobiła notatki, to wyszłoby dość sztucznie. Także dajcie mi znać, jak tego się słuchało. Podsumowując, powiem, że nakręcanie się jest bez sensu. Daję Wam radę, której sama jeszcze nie słucham. Ale pierwszym krokiem do zmiany jest świadomość, no nie? Że coś jest problematyczne. I ja tą świadomość już mam. Bo jakiś czas temu jeszcze tej świadomości nie miałam. Może właśnie te problemy ze snem pojawiły się u mnie w moim życiu z jakiegoś powodu. Może właśnie po to, żebym zrozumiała, że sobie utrudniałam życie po prostu. Bo tak jak wspominałam, no nie jedna osoba mi mówiła, że właśnie takie, słyszałam takie komentarze, że robię zwykłe widły, nakręcam się, przesadzam. A ja to zbywałam machnięciem ręki i twierdziłam, że to te osoby mnie po prostu nie rozumieją i to te osoby przesadzają i po prostu nie rozumieją, że to, co ja mówię i to, czym się stresuję, jest faktycznie dużym problemem i to jest ważne. A okazuje się chyba, że te osoby miały rację. Więc zaczynam faktycznie rozumieć, że to jest bez sensu. Że czasami trzeba przestać planować i dać ponieść się trochę tej fali, na tej fali życia, bo oczywiście są pewne rzeczy, które zaplanować należy i nieplanowanie ich byłoby nieodpowiedzialne, ale patrząc na to, jak życie jest szybkie i patrząc na to, jak życie jest płynne i jak życie się szybko zmienia, ciężko planować dalej niż powiedzmy miesiąc w przód. Dowodem jest na to, o! Dam Wam kolejną anegdotę. Wspominałam o tym już też podczas rozmowy właśnie z Edytą, ale tak krótko, że kiedy już kończyłam studia, bo skończyłam studia teraz w czerwcu, miałam obronę, to przed tym, jak te studia kończyłam, myślałam sobie, i co ja teraz po tych studiach zrobię? Bo dawałam tylko repetycje kilkanaście godzin w tygodniu, no ale to wiadomo, no nie był sposób na życie, to było gdzieś tam dodatkowa praca. No i myślałam sobie, co teraz? Szukałam różnych ofert pracy, wysłałam CV, nie dostawałam odpowiedzi, sobie myślałam, no i co teraz? Znam angielski, zajebiście. Jak większość Polaków, szczególnie w moim wieku. No dobra, mam jeszcze dwa języki, no ale nie są one na aż takim wysokim poziomie, który być może myślałam, przydałby się w pracy. No i myślałam sobie, że właściwie to nie wiem, co mam dalej robić. No i zaczęłam się stresować. No i tam wpadłam na pomysł, a może bym otworzyła szkołę językową. No już zaczęłam, wiecie, nad tym rozmyślać. No i miałam bardzo dużo stresu z tym związanego. Mimo, że do końca studiów jeszcze miałam tam kilka miesięcy. 2, 3, 4, nie wiem. I absolutnie się tym stresowałam. I się martwiłam, i dużo o tym myślałam. I miałam obniżony humor z tego powodu. I jakby osoby wokół mnie widziały, że jakby coś mnie trapi. No później w kwietniu. Tak? Dobrze mówię? Tak, w kwietniu. Dostałam telefon z działu HR-ów. Z mojego aktualnego miejsca pracy, do którego składałam CV rok wcześniej, z miejsca pracy, w którym miałam dwie rozmowy o pracę już, które no finalnie no nie zostałam zatrudniona, z informacją, że jest zwolnione stanowisko i czy jestem zainteresowana. No i dostałam pracę. Czyli znowu, ten mój cały stres był zbyteczny. Moje całe nakręcanie się było absolutnie niepotrzebne. Wystarczyło po prostu popłynąć na tej fali życia, zobaczyć, do czego mnie to doprowadzi. Mogłabym w tamtym czasie, który spędziłam na stresie, skupić się na zupełnie innych rzeczach i tak bym dopłynęła do tego momentu, gdzie dostaję telefon z propozycją pracy. I tak bym tam dopłynęła.
ale mogłabym w tym czasie zrobić wiele bardziej pożytecznych rzeczy niż nakręcanie się totalnie bez sensu. Tak więc nie wiem, jaki główny wniosek z tego płynie dzisiejszego odcinka. Chyba po prostu to, że samo nakręcanie się chyba płynie właśnie z tej potrzeby planowania wszystkiego i potrzeby, potrzeby, żeby mieć wszystko pod kontrolą. Bo wydaje się nam, tak myślę, przynajmniej mi, że jeśli przemyślę wszystkie scenariusze, i te dobre, i te złe, szczególnie skupiając się na tych złych, to nic mnie nie zaskoczy i będę miała życie pod kontrolą. Bo ja zawsze sobie tak powtarzałam, gdy byłam młodsza, że wolę oczekiwać najgorszego, bo jeśli coś pozytywnego się wydarzy, to wtedy to będzie miła niespodzianka. Ale jeśli będę oczekiwać tego najlepszego, to jeśli się nie uda, to się zawiodę. Ale ostatnio zaczęłam rozumieć, że żadna z tych dróg nie jest dobra. Że odpowiednią drogą jest po prostu podejście do wszystkiego neutralnie, z ciekawością i z takim stoicyzmem i z takim podejściem, że nieważne, która z opcji się wydarzy, ja się do tego dostosuję i będę w stanie ze spokojem przez to przejść. I ze spokojem tą sytuację po prostu zaakceptować i czerpać z niej wszystko, co najlepsze. Nie myśląc o tym, że mogło być lepiej albo mogło być gorzej. Nie, wejść w daną sytuację ze świadomością, że tak jest, nie mam na to wpływu, to już się stało, więc po co zamartwiać się przeszłością, jeśli mogę skupić się na tym, co jest teraz i czerpać z tego garściami. Tak, żeby w przyszłości nie żałować tego właśnie momentu. Wiecie, o co chodzi? Więc tak, to pozorne poczucie bezpieczeństwa i to pozorne poczucie posiadania wszystkiego pod swoją kontrolą jest mimo wszystko zgubne. Bo właśnie w momencie, kiedy tak na wszystko patrzymy przez takie czarne okulary, bo wydaje nam się, że dzięki temu w przyszłości będziemy mieli życie pod kontrolą, sprawia, że w tym momencie nie mamy życia pod kontrolą. Czyli chcąc mieć życie pod kontrolą w przyszłości, pozbawiamy się tej kontroli teraz. W aktualnym momencie. Czy to ma sens? Robiąc sobie taki rozrachunek, wychodzi, że absolutnie nie. Bo jedyną rzeczą pewną jest moment teraźniejszy. No bo przeszłość już się wydarzyła, więc nie mamy na nią wpływu, więc wyciągamy ją z tego równania. A przyszłość może lub nie się wydarzyć. Może się okazać, tak jak w wielu moich przypadkach, że zamartwiamy się czymś, co się w ogóle nie wydarzy. Tak naprawdę zdanie, które teraz wypowiadam, może być ostatnim zdaniem, jakie wypowiem w swoim życiu. Bo zaraz będzie trzęsienie ziemi, albo nie wiem. Wiecie, o co chodzi. Jedyna rzecz, jaka jest pewna w naszym życiu, to moment obecny. Więc po co tracić szczęście i kontrolę w momencie obecnym, chcąc zyskać kontrolę nad przyszłością, której tak nigdy nie będziemy mieli. Nigdy nie będziemy mieli kontroli nad przyszłością. To jest niemożliwe. Mocne to są rozkminy. A w ogóle teraz sobie przypomniałam, że na początku zaczęłam mówić o klątwie nocno-rozkminowej. I finalnie nie domknęłam chyba tego wątku. Chodziło mi o to, że nazwałam swój podcast Nocne Rozkminy, mimo że tak naprawdę poza myśleniem w trakcie zasypiania nie miałam problemów z faktycznymi nocnymi rozkminami. No a teraz mam i potrafię leżeć kilka godzin w łóżku, patrzeć w sufit i rozkminiać nad różnymi rzeczami. Także dokończam wątek z początku odcinka. Powiedzmy, że to był cel taki, że ja chciałam zrobić po prostu taką kompozycję klamrową. O to chodziło od początku. Dobra, kochani, kilka chciałam powiedzieć złotych myśli, ale chyba nie, no chyba jednak aż tak odkrywcza tutaj nie byłam, chociaż dla mnie osobiście, dla siebie samej byłam, bo te rzeczy, które powiedziałam, potrzebowałam sobie to uświadomić. W każdym razie może nie nazywajmy tego złotymi myślami, nazwijmy to może myślami srebrnymi. Tak więc pomyślcie o tym przed snem. Dobranoc.